Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w imieniu prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, profesora Adama Bodnara oraz przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, doktora habilitowanego Krystiana Markiewicza. Jak Państwo też już wiedzą, prezes Rady Ministrów Donald Tusk na wniosek ministra sprawiedliwości, profesora Adama Bodnara i po zasięgnięciu opinii doktora habilitowanego Krystiana Markiewicza powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury. Stało się to na podstawie paragrafu 3 ustęp 2 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie utworzenia organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. I zapraszam panią doktorkę habilitowaną Karolinę Kremens, która zostaje powołana na wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, adiunktkę na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Bogdan Bieniek, sędzia Sądu Najwyższego, orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Doktor Maciej Czajka, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Doktor Michał Gabriel Węglowski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Doktorka habilitowana Katarzyna Gajda Roszczynialska, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Wydziału Izby Karnej Sądu Najwyższego. Doktor Michał Mistygacz, prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany Maciej Taborowski, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk. Doktor habilitowany Marcin Walasik, profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekająca w Izbie Finansowej. Doktor Tomasz Zalesiński, radca prawny, członek Trybunału Stanu w latach 2019-2023. Powołani zostali również nieobecni dzisiaj prokurator Jarosław Onyszczuk z prokuratury, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, doktorka Małgorzata Szeroczyńska, członkini Krajowej Rady Prokuratorów, prokuratorka Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, profesor Piotr Tuleja, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a także dr Bartosz Wołodkiewicz, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powołana została także doktorka Urszula Żółtak na sekretarza Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.
Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję i proszę o zabranie głosu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Bardzo się cieszę, że wraz z panem przewodniczącym profesorem Krystianem Markiewiczem mogliśmy doprowadzić do tego uroczystego aktu powołania członków Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Drodzy Państwo, to jest druga komisja, którą nam się już tutaj udało powołać skutecznie w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponieważ tydzień temu została powołana i ruszyła do pracy Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego pod kierownictwem pana profesora Włodzimierza Wróbla. Ale Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury ma szczególne znaczenie, ponieważ wcześniej, o ile wiem, taka nie istniała. Po drugie, ponieważ jest to efekt tych bardzo takich starannych dyskusji i działań, które podjęliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz tutaj z ministrem Dariuszem Mazurem oraz członkami kierownictwa zaraz po tym, jak ruszyliśmy do pracy w ministerstwie, czyli po 13 grudnia 2023 roku, wtedy ze strony środowisk pozarządowych, zwłaszcza ze strony środowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, padła propozycja, że taka komisja by się przydała, taka komisja byłaby istotna z punktu widzenia przeprowadzenia i pomocy w przeprowadzeniu tych zmian ustrojowych, które nas czekają. Bardzo dziękuję panu profesorowi Krystianowi Markiewiczowi za to, że się podjął tej bardzo trudnej misji, ponieważ to, co nam przyświeca, to wspólne myślenie i szukanie idealnych rozwiązań, które byłyby do zaakceptowania przez znaczącą większość środowiska prawniczego oraz przez społeczeństwo w kontekście realizacji powrotu do praworządności i naprawiania polskiego państwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 8 lat między 2015 a 2023 rokiem to był czas niszczenia polskiej państwowości, to był czas erozji funkcjonowania sądów, erozji funkcjonowania prokuratury i dzięki pracy Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury chcemy to naprawić. Oczywiście w ministerstwie nie czekaliśmy na powstanie komisji, bo dużo pracy już zostało wykonane. Dzisiaj o godzinie 14 będzie trzecie czytanie ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest już przygotowana ustawa nowelizująca prawo ustroju sądów powszechnych, ustawa tak zwana antykagańcowa, która likwiduje niektóre elementy ustawy, która miała zapewnić milczenie polskich sędziów w kontekście pozycji ustrojowej, ale właśnie dzięki temu, że sędziowie nie milczeli, dzięki temu, że prokuratorzy nie milczeli, możemy się spotkać w tym właśnie gronie i zastanawiać się nad tym, jak Polskę naprawić, jak Polskę odbudować, kierując się orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i przede wszystkim naszą własną konstytucją. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo się podjęli tej misji, misji współpracy z ministerstwem, tej misji doradczej, ale ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie doradztwo, tylko tak naprawdę misja, która będzie przyczyniała się do tego, że do końca roku, czy może w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, nie tylko przygotujemy projekty ustaw, ale spowodujemy, że te ustawy staną się obowiązującym prawem w Polsce, bo przed nami duże zadanie. My musimy doprowadzić do tego, że zreformowany zostanie Sąd Najwyższy, że stworzymy porządny, nowoczesny ustrój sądów powszechnych, że stworzymy niezależną Krajową Radę Sądownictwa i wreszcie doprowadzimy nie tylko do rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, tutaj też w tym zakresie już w zasadzie powstał projekt aktu prawnego, ale w ogóle dokonamy tej kompleksowej ustawowej reformy prokuratury. Marzenie, które mam, jest takie, żeby nie tylko naprawiać rzeczywistość, ale też, żeby Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, przepraszam, Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z innymi komisjami kodyfikacyjnymi doprowadziła do tego, że my ten rok 2024-2025 wykorzystamy w taki sposób, aby budować trwałe podwaliny polskiej państwowości w kontekście sądownictwa i prokuratury na kolejne dziesięciolecia. Czyli
przykładowo to, co jest tematem zaległym od lat, nie tylko w kontekście tej erozji praworządności, ale temat, który sięga znacznie wcześniej, to jest kwestia nadzoru administracyjnego nad sądownictwem. To nie jest rozwiązanie, które jesteśmy w stanie zaproponować tutaj jakiś model w ciągu kilku miesięcy. Myślę, że duża część pracy tej komisji to będzie zastanowienie się i przygotowanie rozwiązania, które właśnie będzie służyło Polsce przez wiele kolejnych lat i później rola polityków to będzie taka, aby zapewnić wsparcie polityczne dla tej inicjatywy. Tak samo prokuratura, to nie tylko wystarczy zapewnić ustawową niezależność, ale zastanowić się nad w ogóle statusem prokuratorów i nad tym, w jakim zakresie prokuratorzy powinni wykonywać swoją niezależną misję, już nie wspominając o tym, że być może w przyszłości pojawi się przestrzeń na dokonanie tej zmiany konstytucyjnej, czyli wprowadzenia prokuratury do konstytucji. Ale też chciałbym podkreślić, że niezależnie od prac Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, niezależnie także od czerpania takich dobrych wzorów z tego, jak funkcjonuje chociażby sądownictwo administracyjne, i cieszę się, że pani sędzia jest także z nami, my musimy zwrócić szczególną uwagę na to, jak uregulować status pracowników sądów i prokuratur. Na tym etapie uważamy, że prace nad odpowiednią albo jedną ustawą, albo może dwoma ustawami dotyczącymi statusu pracowników sądów i prokuratur powinny trwać trochę odrębnie od komisji, bo chcemy w to zaangażować związki zawodowe oraz stowarzyszenia reprezentujące poszczególne grupy zawodowe w obrębie sądownictwa i prokuratury. Natomiast w którymś momencie będę oczekiwał tego, żeby te prace zaczęły podążać wspólnym rytmem, czyli żeby te prace włączyła się też Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury. Czyli nie chciałbym, żebyśmy tylko i wyłącznie zajmowali się tym budowaniem domu na poziomie, prawda, ścian czy dachu, ale także, żebyśmy się zastanowili nad tym fundamentem, którym nie tylko jest status niezależnych sędziów i prokuratorów, ale także tych wszystkich, którzy pracują w sądownictwie i którzy wymagają wielkiego, nie tylko wsparcia finansowego, mam tutaj na myśli zarobki, ale po prostu też takiego bardzo porządnego, instytucjonalnego zakorzenienia. To jest też taki jeden z tych tematów zaniedbanych i nie od wielu lat, który potrzebuje wsparcia koncepcyjnego i też politycznego. Także, drodzy Państwo, przed nami duża misja. Ja liczę bardzo na Państwa aktywność, zaangażowanie, że to nie będzie tylko i wyłącznie komisja, która wspiera reformy, ale na której barkach te reformy będą wspierane i mam nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda nam się to wszystko dobrze przeprowadzić. Bardzo Państwu gratuluję i bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie. Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że może się spełniać to marzenie milionów ludzi przywracania praworządności w Polsce. I po to my tutaj jesteśmy. Po to, żeby sądy były sprawiedliwe, ale żeby były sprawne. Jesteśmy tutaj dzisiaj na bardzo podniosłej uroczystości. Jesteśmy tutaj dzięki temu, że nie tylko sędziowie, nie tylko adwokaci, nie tylko radcowie, nie tylko obywatele na ulicach bronili tej praworządności i o nią walczyli, o czym wspomniał pan minister, ale także, że robił to były rzecznik praw obywatelskich, pewnie państwo kojarzycie, profesor Adam Bodnar. Więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo można mieć różne wizje, różnych ciekawych rzeczy, mówić o tym, jakie komisje są potrzebne, jakie nie, ale tej komisji nigdy nie było. Więc to, że taka komisja powstała, co na pewno nie było prostą decyzją, było dużym wezwaniem i za to bardzo dziękuję panu ministrowi, że udało się doprowadzić do takiego finału, że ona powstaje i możemy zacząć pracować. Powiedziałem o tym, że sądy muszą być sprawiedliwe i sprawne. Tak samo musi być z prokuraturą oczywiście. To są dwa organizmy, będziemy razem pracować, by budować, bo tu nie chodzi za bardzo o odbudowywanie. Jesteśmy w pewnym momencie dziejowym, gdzie od nas oczekuje się tego, żeby powstał budynek na kolejne dziesięciolecia. Nowoczesny, taki, pod którym każdy chce się schronić, to jest nasze wyzwanie.
jakieś 40% zaufania do państwa bierze się z zaufania do sądów i prokuratury. 40%. 40 parę % osób uważało, że najważniejszą rzeczą to jest miejsce Polski w Unii Europejskiej i przywrócenie praworządności. A to oznacza, że przed nami wszystkimi stoi ogromne wyzwanie, którego absolutnie nie możemy zawieść. To będzie komisja, która będzie pracowała najciężej. To jest komisja, która będzie musiała zbudować najlepsze projekty w Europie, tak żebyśmy byli tym razem wzorcem dla całej Europy, a nie gonili tak zwane ogony. To wszystko przed nami. Liczę na doskonałą współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Komisja jest przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Z departamentem nie tylko legislacyjnym, ale oczywiście na współpracę z panem ministrem Mazurem, to jest jakby oczywiste, że to jest podstawowa droga, tak samo jak i z prokuraturą krajową. Proszę Państwa, czas wziąć się po prostu do roboty i wiele rzeczy przed nami. Mam nadzieję, że jak staniemy tu za jakiś czas, to będziemy mogli powiedzieć, już coś mamy i idziemy do przodu, nie tylko mówimy, ale jesteśmy w stanie po prostu coś na ten stół położyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze, dziękuję panie przewodniczący. I zaproszę państwa teraz do wspólnego zdjęcia, a później na inauguracyjne posiedzenie komisji.